Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam wrażenie, że jakoś dawno mnie tutaj nie było. Chyba tydzień temu wstawiłam filmik. Coś mi się tak wydaje. Dzisiaj zaczynamy późno, bo dzisiaj jest godzina już 18:17 dokładnie. I zapaliłam sobie lampę, bo jakoś tak szaro, buro i ponuro jest na zewnątrz. Dzisiaj, słuchajcie, zaczynam 32 tydzień mojej ciąży, także no po prostu czas pędzi bardzo szybko. 2 miesiące i maleństwo będzie z nami. Jutro mam wizytę u położnej, ale to na pewno nagram wam oddzielnego vloga, już tak planuję. Pokażę wam i powiem, co tam ciekawego u położnej się wydarzyło, czego się spodziewać w 32 tygodniu ciąży. Także czas pędzi naprawdę szybko. Cieszę się, że już mam skompletowaną wyprawkę, że mam już łóżeczko. Tak naprawdę brakuje mi tylko pampersów, wiecie? Tak się wyrobiliśmy, że brakuje nam już tylko pampersów. No i przyszedł nasz wózek, bo dzisiaj będzie o paczce z Polski właśnie i powiem wam, że przyszedł wózek, że Krzysztof go już złożył, bo nie mogliśmy wytrzymać, chciałam chociaż po domu nim trochę pojeździć, ale wózek pokażę wam w następnym vlogu, właśnie w tym vlogu z wizyty u położnej, także zostaniecie poinformowani, co to jest za wózek, ale o tym za chwilę. Dobrze, 32 tydzień ciąży się zaczął, ja czuję się fantastycznie, mam tylko zadyszkę i maleństwo uciska mi chyba gdzieś tutaj na żołądek, szczególnie po obiedzie, bądź po jakimś tam jedzeniu, troszeczkę mnie boli żołądek, mały fajnie w brzuchu faluje, fajnie stuka, fajnie puka, także wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj chciałam wam powiedzieć o paczce, którą moi rodzice wysłali nam z Polski, z Białegostoku, jestem po prostu tak podekscytowana, ja uwielbiam dostawać prezenty, uwielbiam dostawać niespodzianki, a rodzice po prostu zaszaleli, bo wysłali nam wózek w 3 częściach, wysłali nam 2 ogromne walizy, kupili jeszcze dla swojego wnusia wanienkę na takim stelażu, także po prostu jak Krzysztof poszedł na dół odebrać paczkę, to pan był w szoku, czy się przeprowadza ktoś. A to babcia z dziadkiem tak poszaleli, po prostu powkładali dużo ciekawych rzeczy. Ale to o tym jeszcze też za chwilę. Na początku chciałam wam pokazać 2 podkłady. Tak naprawdę były tu 3 podkłady z L'Oreala, wiecie, te najnowsze, Trumacz, najnowsza edycja w sumie tego Trumacz i mama mi, oczywiście te podkłady przyszły do mnie do Polski, do Białegostoku i mama mi je spakowała do paczki, także najjaśniejszy niestety się pobił, a dla mnie najlepszy był najjaśniejszy. Tutaj natomiast mam odcień Golden Beige i Rose Beige. Jak najbardziej się fajnie u mnie sprawdza, wygląda na dość ciemny, natomiast na twarzy wygląda u mnie fajnie, ten natomiast trzymam dla mamy, także mama już niedługo z tatą, za kilka dni będą z nami, więc po prostu mamy, będziemy testowały. Jak możecie zauważyć, również w paczce w końcu przyszedł naszyjnik od Kasi z Jelly, w którym jestem zakochana, gwiazdka po prostu poszła w odstawkę, a naszyjnik cały czas teraz noszę i się z nim nie rozstaję, także tutaj zostało już tylko pudełeczko, naszyjnik noszę cały czas, zobaczcie jak pięknie przyszło, zresztą opakowane. Dobra, a teraz jeżeli chodzi o paczkę, to tak, pierwsza sprawa to to, że moi rodzice kompletnie oszaleli. I zaraz wam pokażę, bo dzisiaj też chciałam wam pokazać troszeczkę kosmetyków z Polski, które mama mi już w zapasie po prostu pokupywała. Tutaj jest w Anglii dużo kosmetyków dla maleństwa, ale ja jakoś bardzo chciałam przetestować się polskie marki, więc mama zrobiła mi ogromny zapas polskich kosmetyków. Również babcia po prostu szaleje z ciuszkami i tyle rzeczy, co spakowali mi do paczki dla maluszka. To też, słuchajcie, dajcie znać, czy wasi rodzice, babci i dziadkowie też tak szaleją, bo u mnie rodzice naprawdę jadą z koksem, ale czego się spodziewać, jaka matka, taka córka, ja jestem taka sama, więc się nie dziwię. Co najbardziej w paczce mnie zaskoczyło, muszę wam o tym powiedzieć, ja jestem wielką fanką pomidorów. Ja dziennie jem około 10-15 sztuk pomidorów. Ja rozpoznam każde pomidory, ja po prostu jestem chyba... Jeżeli miałabym jeść jedną rzecz na świecie do końca życia, to będą to pomidory. I mama zrobiła mi ogromną niespodziankę. Słuchajcie, otwieram po prostu torbę, otwieram walizkę, a tam pudełko po butach. Myślę sobie, kurczę, jakieś buty chyba dostałam. Ja otwieram to pudełko, a tam normalnie pomidory i ogórki z krzaczka prosto od moich rodziców z domku na wsi. Ja się wzruszyłam na widok pomidorów, bo teraz nie ciężko, żebym się z czegokolwiek wzruszyła. Czytam tyle tydzień swój horoskop i płaczę. Także popłakałam się na widok tych pomidorów. Dlaczego? Dlatego, że my mieszkaliśmy w mieście. Nie mieliśmy nigdy z wsią
do czynienia. Rodzice od jakiegoś czasu mają domek na wsi, mają swój ogródek, bardzo są z tego powodu szczęśliwi, my również, bo nasz mały i wnuczek moich rodziców będzie miał po prostu gdzie jeździć, gdzie oddychać, bawić się, kąpać na świeżym powietrzu. I jak zobaczyłam te pierwsze pomidory, które wyrosły u moich rodziców, bez żadnych nawozów, takie z krzaczka, takie prawdziwe, poobijane, różnokolorowe, to się popłakałam. I słuchajcie, wieczorem zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, wiecie co? Rodzice moi kochani, z wszystkiego się cieszę, ale po prostu pomidory i ogórki podbiły wszystko. Także to taka krótka historia. Doceniajmy to, co mamy, bo nic się nie równa jednak z tą naszą polską, ekologiczną żywnością. Pomidory po prostu masakra. Zazdroszczę tym wszystkim i cieszę się, że moi rodzice też coś takiego mają. Czy to truskawki, czy sałata, czy szczypior, czy koper, czy pomidory. Z polskiego ogródka, z waszego ogródka, to po prostu jest coś. Także to, jeżeli chodzi o paczkę. Już za chwilę Wam pokażę właśnie kosmetyki, jakie też rodzice nam wysłali. Moja mama też zaszalała, bo jak wiecie, mama przyjeżdża teraz do mnie razem z tatą na 10 dni we wrześniu na urodziny Krzysztofa. Po prostu chcą z nami trochę pobyć, chcemy spędzić trochę czasu ze sobą. A później po 3 tygodniach wraca i w połowie, bądź na początku października, jeszcze dokładnie nie wiem, mama przyjeżdża i zostaje już tutaj z nami, żeby po prostu mi pomóc i Krzysztofowi przy maleństwie. Także żeby nie ciągnąć ze sobą bagażu podręcznego, mama nawrzucała musli, suszoną żurawinę, 10 rodzajów miodów, także po prostu zapasy z Polski są. Okej, to by było na tyle, bo trochę się rozgadałam. Tak jak mówię, wózek sprowadzaliśmy z Polski, ze sklepu Dziecięce Marzenie. Ale to o tym Wam jeszcze powiem. Dostałam super fajną zniżkę w tym sklepie, z czego się bardzo cieszę, bo mogłam kupić swój wymarzony wózek troszeczkę taniej i też razem ze sklepem Dziecięce Marzenie będziemy mieć dla Was taki mały prezencik, taki mały kod rabatowy, ale to wszystko w kolejnym vlogu. Wózek mamy, bardzo się cieszę i powiem Wam tak, ja marzyłam o tym wózku od zawsze. Ja go chciałam kupić tutaj u nas w Wielkiej Brytanii, ale ceny wózków są po prostu kosmiczne. Na promocji był swego czasu, natomiast my za późno się obejrzeliśmy. A jeżeli chciałabym kupić ten wózek razem z gondolą, dokupić do niego fotelik i dokupić do niego spacerówkę, to cena waha się koło 1000 funtów, więc po prostu no, no way. Postanowiliśmy, że sprowadzimy właśnie wózek z Polski, ale o tym w kolejnym vlogu. Także wózek pokażę Wam i rozwiję Wasze wątpliwości. A teraz chciałabym Wam po prostu pokazać kosmetyki dla maluszka. Dajcie znać zaraz oczywiście, czy też używałyście. Także zapraszam serdecznie, pokażę Wam kosmetyki dla małego. Słuchajcie, wszystkie te kosmetyki wrzuciłam do dużego tego naszego pastelowego pudełka i tutaj jeszcze chciałabym Wam pokazać prezent, który dostałam. Wstawiałam Wam zdjęcie też na Instagram. To są kosmetyki naturalne w 100%, które wygładzają, odżywiają, są bezpieczne dla maleństwa. Zobaczcie, jak przepięknie przyszły opakowane. 100% naturalna, bezpieczna receptura. Mommy chyba tak się nazywa firma. Tutaj jest akurat aksamitna oliwka pielęgnacyjna. Dostałam jeszcze delikatne mleczko pielęgnacyjne i to wszystko jest od pierwszego dnia życia. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest puszysty krem łagodzący, tutaj też taka fajna ulotka, tutaj też liścik do mnie, do Krzysztofa, także coś miłego, jakieś tam próbki, także to wszystko dostałam sobie w prezencie. Tu jest jeszcze łagodny żel do mycia, 2 w 1, przepięknie są te kosmetyki dla maleństwa opakowane. Dobra, i tutaj Wam jeszcze zapomniałam powiedzieć, że dostałam od mamy też lekarstwa, zrobiłam jej całą listę takich lekarstw dla maleństwa, czyli jakiś tam espumisan, sól fizjologiczną, witaminkę C, witaminkę D3. Także mama to wszystko zakupiła mi po prostu w polskiej aptece. Więc tutaj w tym pudełku tak naprawdę mam i kosmetyki dla maleństwa i lekarstwa. Także moja mama po prostu spisała się na 6. Dobra, pierwsza rzecz, o której głośno i którą bardzo dużo osób mi polecało, to jest oliwka pielęgnacyjna właśnie z firmy HIP. Nigdy nie miałam, nigdy nawet na sobie jej nie używałam, dlatego też jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzało i Wy standardowo dajcie znać, jak te kosmetyki sprawdzają się u Was. Także oliwka z firmy HIP. Kolejną rzecz, którą też bardzo chciałam przetestować, to pielęgnacyjny płyn do kąpieli właśnie też z HIPA.
I tak, ile to jest? To jest 350 ml, także mam nadzieję, że te kosmetyki mi posłużą na jakiś czas. Kolejna rzecz, słuchajcie, to będzie seria z ziaj. Też słyszałam dużo pozytywnych opinii, to jest ziajka, płyn do kąpieli dla dzieci i niemowląt już od pierwszego dnia życia. Także coś takiego z ziaj, również mamę o to prosiłam, mama z całą listą po prostu poszła do sklepu ziaj. Tutaj też z serii ziajka jest mleczko do ciała dla dzieci i niemowląt. I kolejna rzecz z ziajki to oliwka pielęgnacyjna dla dzieci i niemowląt, też od pierwszego już dnia życia. I tutaj mam jeszcze dwa takie kremy z ziaj, to jest krem do pielęgnacji dzieci i niemowląt. I tutaj mam takie dwa kremiki już po prostu sobie na zapas. Ja już kupiłam, słuchajcie, w Londynie dużo kosmetyków, no to bardzo chciałam też spróbować te polskie kosmetyki, więc mama mi zakupiła. I z Baby Dream, bo też słyszałam, że kosmetyki z Baby Dream dla dzieciątka jak najbardziej się sprawdzają. I to jest żel do mycia niemowląt od stópek aż do główki. I kolejna rzecz, też właśnie z Baby Dream, to jest, o właśnie karetka chyba jedzie, to jest kremowy żel do kąpieli, także płyn i żel z Baby Dream również mama mi zakupiła. I tak jak mówię, sól fizjologiczna, witaminka C, witaminka D3, espumisan, coś tam na kolki, także no troszeczkę, słuchajcie, tego jest, także dziękuję Ci mamo za te wszystkie zakupy. Wy dajcie znać standardowo, czy czegoś jeszcze, aby na pewno nie potrzebuję. Okej, i na dzisiaj to by było na tyle. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Tak jak mówię, lecę do położnej już jutro, więc kolejny vlog powinien na kanale pojawić się niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki i pa, pa!